Dzień dobry. Gościem jest poseł do Parlamentu Europejskiego Paweł Kowal, szef Rady Krajowej Polski Razem. Dzień, Dzień dobry. dobry. Polski Razem Rosława Gowina. Ale Przypływa. pana też? No tak, tak. No Ale zależnie na tym, żeby. No, tak, wiem, że pan nie będzie wiedział, co to jest ta Polska razem, tak? Bez Gowina? Mamy po prostu mało czasu, żeby się przygotować do wyborów i dlatego musimy dbać o każdy szczegół. Dobrze, może Proszę pan wybaczyć. teraz w drugim zdaniu może pan mówić Jarosław Gowin. Ja będę pytać pana o zdanie, a pan może mówić, co myśli Jarosław Gowin. <noise> pan tak? Nie wiem, co myśli Jarosław Gowin, bo go nie pytałem, natomiast wyjaśniłem, dlaczego zależy mi na tym. Po prostu przygotowujemy się do wyborów do Parlamentu Europejskiego. Chcemy wystawić listy. Dobrze, zaraz, zawarczyć. zaraz, ale najpierw chciałam zapytać o Dlatego... Adama Bielana, który wreszcie powiedział, że... Z wami się wiąże. Nie wiem, czy na śmierć i życie, ale na czas jak. I, bar I bardzo dobrze. To znaczy, witam takie męskie decyzje w tym trudnym czasie dla polskiej polityki z radością. Im więcej osób. Ale pan nie wiedział o się... tej męskiej decyzji? On to tak ogłosił publicznie w mediach? Widziałem od kilku tygodni pewne wahanie, zastanawianie się. A no to wszyscy Cieszy widzieli. się. No nasza... się nawet na wizji tak wahał. Cieszę się, że nasza. Postawa i nasza determinacja są wzorem dla wielu kolegów. Chciałbym, żeby jak najwięcej osób się w naszej orbicie pojawiało. Na przykład Michał z nami. Kamiński chciałby pan, żeby się pojawił w orbicie, bo to kiedyś był niemal mleczny brat Adama Bielana. Czyli, że trzeba razem Michała Kamińskiego i Jak Adama Polska Bielana. razem, to i Bielan z Kamińskim Znaczyna, razem. No, z Michałem Kamińskim mam taki problem, że w każdym wywiadzie w ostatnich tygodniach yy, nie tracił czasu, żeby coś złośliwego o nas powiedzieć. Na początku zresztą myślałem, że to jest forma poparcia dla Platformy Obywatelskiej, bo de facto do tego to się sprowadza. Dzisiaj myślę, że i ze strony Michała Kamińskiego, i ze strony różnych innych krytyków na prawicy jest coś takiego, że no może po prostu chcieliby z nami, tylko nie umieją tego powiedzieć. Myślę, ja że, myślę, ta, że... Ta, ta, tak. Ten typ tak ma, tak? Myślę, że u wielu dorosłych mężczyzn jest rodzaj takich yy, końskich zalotów, czyli tak o, o kimś źle powiedzieć, żeby ten ktoś się zainteresował i powiedział: A może chodźmy razem. Ja myślę, że jest taki czas, żeby ludzie, ci, którzy chcą z nami wspólnieść, którzy podzielają nasz program, nasze podejście do polityki. Trochę bardziej pokojowe podejście, ale trochę bardziej też konkretne, żeby mówili, idziemy razem, bo trzeba przeskoczyć cztery razy przez płotki. Wybory europejskie, wybory samorządowe. No i trzeba właśnie przekroczyć ten truk wyborczy, czy Polska razem pójdzie sama, mimo że razem, to sama do wyborów europejskich? Polska razem pójdzie z różnymi środowiskami, które z nami będą chciały pójść, ponieważ jesteśmy jedyną dzisiaj partią A co która znaczy broni... z różnymi środowiskami? Ja pytam o, o jakieś ugrupowania, na przykład może z Solidarną Polską. Ja bym powiedział tak, powiedzieć nie to byłby błąd, bo dlaczego komuś powiedzieć nie? Ale musielibyśmy się umówić co do programu. A dzisiaj nie widzę szansy na to umówienie się. Ale cóż, w polityce jest tak, że czasami trzeba dać trochę więcej miejsca na pracę opatrzności. Gdyby się okazało, że Solidarna Polska jednak zauważy, że za dużo partii w Polsce ma taki socjalny program i proponuje Polakom dobrobyt. Z budżetu, który zawsze się kończy kryzysami i awanturą, a my proponujemy coś innego. Lepsze ustawienie państwa, żeby Polacy mogli więcej zarabiać. No więc, jeżeli taki program by zaakceptowali, to myślę, że dla wielu kolegów, którzy mają doświadczenie w polityce, nawet jeśli popełniali w przeszłości błędy, jest miejsce na wspólnej liście. Analistach będzie pan, będzie Marek Migalski, a Jarosław Gowin? No, chyba się waha, dlatego że to zawsze jest trudna decyzja. Natomiast jeżeli ma to być taki nasz kluczowy bój pod tym sztandarem Polska razem Jarosława Gowina, to wydaje mi się, że trzeba tu podjąć... No ja będę namawiał Jarosława Gowina, żeby się zdecydował startować. Tu każdy głos i każdy... Z nas w tych wyborach będzie się liczył. A od tych wyborów zależy powodzenie później w wyborach samorządowych no tak, ale to ja przekonanie rozumiem. ludzi, że jesteśmy w stanie przekraczać Tak, 5%. Ale, czy to jest, ale czy to jest do końca uczciwe, jeśli Jarosław Gowiny zostanie potraktowany i sam się tak potraktuje, jak lokomotowa wyborcza? Chodzi o to, że pewnie nie będzie miał woli pracy w Brukseli przez pięć lat. W polityce europejskiej często się zdarza, że nawet liderzy dają tylko swoje nazwisko. Tak robił przez kilka wyborów Berlusconi. W tym no, wypadku... Ja nawet na, na wielu okręgach dawał nazwisko, bo tam taka ordynacja Taka była dziwna. możliwość. W tym wypadku nie, nie, nie szedłbym aż w tym kierunku, ale wydaje mi się, że jeżeli Jarosław Gowin zdecydował się kierować partią, zdecydował się zaryzykować, dać partii swoje nazwisko, co... Zawsze jest taką decyzją. No trudno, bo nazwisko jest jakby częścią naszej osobowości. No to też dobrze by było, żeby był na liście. Program wyborczy przedstawią państwo 1 lutego i co tam w nim będzie? Wizja Polski w Europie, plan reform Europy. Myślę, że przede wszystkim rzeczy, które dotyczą Polaków w Europie, czyli żebyśmy się nauczyli, że możemy wpływać na to, co się dzieje i nie stali z boku Europy. Mam wrażenie, że w Polsce to się uważa tak, że prawica to musi być sceptyczna wobec Europy. Może być krytyczna, ale musi zaproponować Polak Polakom, że o coś tam jesteśmy w stanie walczyć. Także o zmianę Europy w tym kierunku, żeby nie była taką tłustą urzędniczą krową, tylko żeby była troszkę bardziej służebna, żeby troszkę bardziej była pomocna. Państwom, które, państwom narodowym, które mają jeszcze coś do powiedzenia na kontynencie. Ale to nie będzie program z boku. To będzie sensowny, zdroworozsądkowy program dla Europy, ale z już takim rozumieniem tego, co się dzieje w Europie. Mamy takich liderów, mamy takie możliwości. Taki program przedstawimy, konkretne tezy, za czym będziemy, przeciwko czemu będziemy, żeby wyborcy wiedząc, że posyłając nas do Parlamentu Europejskiego, do innych instytucji europejskich, to, 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 to czy tego, 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 tego i jeszcze czegoś innego mogą oczekiwać. A jeśli nie uda się wejść do Parlamentu Europejskiego, to jest Pan pewien, że Polska razem, Jarosława Gowina dodaje, nie rozpadnie się? Przetrwa ten trudny moment? Można powiedzieć tak, że mógłbym się kierować swoją intuicją. Ona mi podpowiada, że się uda, dlatego że jest duża determinacja ludzi. Ostatnie dwa tygodnie, kilka dni na Podkarpaciu, kilka dni na. Mazowszu, przede mną kolejne wyjazdy, słucham ludzi, widzę, ile osób przychodzi na zebrania, widzę, widzę ile osób chce się angażować. Spotkania w, w dzielnicach Warszawy w ostatnich dniach mi to pokazały, także jestem tego pewien, ale jestem też pewien, patrząc na innych polityków. Jeżeli dzisiaj e, polityk tak ostrożny jak Adam Bielan decyduje się przyjść do Polski razem, no to myślę, że to jest też sygnał dla tych, którzy mają wątpliwości, tak czy obstawiać to ugrupowanie. Co znaczy tak ostrożny? Myślę, że jest to jeden z ostrożniejszych polityków na polskiej scenie politycznej. Panie pośle, wczoraj prezes PiS Jarosław Kaczyński powiedział, że, że, by, że tak, żeby, żeby Polska była wieczna, to potrzeba 500 zł co najmniej na jedno dziecko oraz wspólnej polityki demograficznej Unii Europejskiej. I co? O, pięknie. Moglibyśmy, gdyby to była inna audycja, ogłosić konkurs, kto to pierwszy powiedział i kiedy. Eee, ale już znadwać? Mówisz tak, dlatego nikt nie wygra telewizora kolorowego za chwilę. E, ale chętnie bym komuś dał telewizor kolorowy za to. E, powiedział to Paweł Kowal 3 czy 4 lata temu, mówiąc, że trzeba zreformować wydatki na politykę rodzinną i dać pieniądze ludziom w formie Bonu. Lub w formie gotówki, tak żeby każdy mógł zdecydować, w jaki sposób wydawać pieniądze budżetowe. Przypominam, że wtedy Prawo i Sprawiedliwość ostro mnie także atakowało i nasze środowisko polityczne, że to są bezsensowne propozycje. Tak, cieszę się, że dzisiaj prezes Kaczyński uważa to samo. Cieszę się, że dzisiaj pani Hanna Gronkiewicz-Walc jest gotowa uzgodnić rodzinę w głosowaniu nad budżetem zadaniowym, nad budżetem partycypacyjnym, tak zwanym w Warszawie. Okazuje się, że nasze pomysły, kiedy ktoś inny ich zgłasza, przestają być śmieszne. Więc może czas też w innych sprawach posłuchać e, naszych diagnoz politycznych. Ale nikt, się, ale nikt się nie śmiał z dodatku na dziecko, tylko wszyscy zastanawiali się, czy, czy są na to pieniądze. Nie śmiał się, to mało powiedziane, dlatego że szydził i dezawuował. Przypominam słynną notatkę prasową Prawa i Sprawiedliwości ujawnioną. Można ją znaleźć na stronach internetowych, gdzie mówiono, że ten temat nikogo nie interesuje. Otóż mówię, dzisiaj... Tak, demo... Prawo i Sprawiedliwość, tak. Ale oczywiście, tak, tak było w lipcu 2011 roku. Polecano wewnętrznym, wewnętrznej e, korespondencji dezawołować e, nasze środowisko polityczne za tą propozycję. A myśmy mówili ostrożnie 400 zł. Ale to nie było z, z sufitu. A inflacja jest mniejsza także. To nie chodzi o inflację. To chodzi o to, że wydatki na rodziny są faktycznie poukrywane w różnych miejscach w Polsce i są źle wydawane. Gdyby dawać to bezpośrednio rodzinie, na przykład w formie bonu edukacyjnego plus gotówka, to rodzina statystycznie wydałaby to znacznie bardziej efektywnie. Cieszę się, że po tych latach prawo i sprawiedliwość dochodzi do tego wniosku. My będziemy pozostawali przy swoich postulatach. Jeszcze jedno pytanie z kraju. Jako eurodeputowany ma Pan szczęście albo i nieszczęście, że nie musi Pan głosować za lub przeciw wnioskowi o powołanie Komisji Śledczej dotyczącej działalności. Antoniego Macierewicza, a gdyby było inaczej, to jaka by była pana decyzja? Czy ta komisja jest potrzebna? No to, to mi niestety przypomina, że ka każde jakieś kłopoty wewnętrzne, czy kłopoty wizerunkowe Platformy kończą się yy, zapowiedzią jakiejś komisji śledczej. Dotychczas żadna z tych komisji śledczych, yy, takich personalnych, yy, nie, nie weszła nawet w Ale fazę... Ale że to była inspiracja Mieli Platformy jestem... dla yy, twojego ruchu? Ale jestem absolutnie przekonany. Przecież Janusz Palikot to wyraźnie mówił. Słuchałem jego wypowiedzi, który mówił w taki sposób, jakby rozmawiał z Platformą, że jest prawie pewien, że Platforma to poprze. To znaczy, że ta sprawa była przedmiotem konsultacji. To nie jest sposób uprawiania polityki, że Platforma ma Janusza Palikota, który powie to, co chce, żeby powiedziała Platforma niby od siebie. No to pokazuje na poziom degeneracji i tak naprawdę odklejenia się może to jest lepsze słowo i delikatniejsze i więcej mówi. Odkleja się elit platformy od realnych problemów w kraju. Panie pośle, w którą stronę zmierza sytuacja na Ukrainie? Czym to się może zakończyć? Wczoraj w południe uważałem, że zmierza w złą stronę, dlatego że faktycznie jest ryzyko chaosu. Wieczorem uważałem już inaczej nieco. W tym sensie przynajmniej, że Klitschko opanował tę sytuację na ile można było opanować. Pokazał się kolejny raz. No mimo swoich braków, bo on ma braki na przykład jako mówca, jako taki wyrobiony polityk, no nie, ale został wybuczany, były okrzyki hańba. Nie co, ile razy Wałęsa w Solidarności był wybuczany. Chcielibyśmy to słyszeć. No, na tym polega rola przywódcy tłumu, który dwa miesiące stoi na ulicy, że czasami musieli też zetrzeć z twarzy nawet ślinę, którą ktoś napluje, ale utrzymać tę mądrość i nie pozwolić tłumowi, by do tego stopnia zradykalizował sytuację, by powstał chaos. Więc Kliczko Myślę pan, że on jest naturalnym przywódca. przywódcą, ponieważ na tu... demonstranci żądają wyłonienia jednego przywódcy. Nie podoba mi się, że, że jest trzech przywódców. Widać, że, że Kliczko dzięki tym swoim atutom, które wydawały się kompletnie niepotrzebne w polityce, czyli masie, sile, to się wydawało kompletnie zbyteczne w polityce. Podczas Majdanu tego, tego trzyma jako lidera i to buduje jego pozycję, dlatego że on jest w stanie fizycznie. Nie dopuścić jakichś ludzi do prowokacji, które by dały pretekst do użycia siły na masową skalę przeciwko demonstrantom. To dzisiaj buduje kliczkę. Ja mam Ale wiele... podobno wczoraj jednak to nie były prowokacje. Ludzie są tak zdenerwowani tym, że pomimo tego, że oni stoją tyle tygodni na Majdanie... Pomimo tego, że wiecują, to jednak władza robi co chce, a siłom politycznym nie udało się zablokować tych antydemokratycznych ustaw. Czasami to są e, prowokacje. Czasami jest to autentyczny gniew ludu. Być może wczoraj było więcej gniewu ludu, ale wtedy rola prawdziwego przywódcy, jest do, prawdziwego lidera, jest dokładnie taka sama: wystąpić z twardymi negocjacjami wobec władzy, ale nie dopuścić do chaosu yy, i do wymknięcia się sytuacji spod kontroli i zbudować sobie wiarygodność u ludzi, żeby ludzie sądzili, że nawet jeśli teraz nie osiągniemy tych wszystkich maksymalnych celów, moim zdaniem cele postawione przez opozycję na początku Majdanu były za daleko idące, trudno je teraz osiągnąć, ale teraz kliczka jakby musi chłodzić te nastroje i pokazać ludziom Tam, perspektywę. Oni nie w... mogą rok stać przecież. Nie bardzo. Właśnie jak nie. Za... Właśnie jak na, jak na ludzi, którzy się zajmują Ukrainą, jestem wobec niego powiedziałbym stosunkowo sceptyczny, ponieważ widziałem, że to, że to jest człowiek jednak bez doświadczenia politycznego. Ale teraz widzę, że jego spryt w dob dobrze rozumiany polega na tym, że to, co ma, wykorzystuje najlepiej. No to każdy polityk Czyli powinien... co będzie? Króciutko, bo musimy kończyć. Co, co teraz będzie? będzie? Będą rozmowy z Janem Mam nadzieję, że po wczorajszych demonstracjach, to, że one będą takim punktem odbicia się, rozpo Zaczną się rozmowy z Janukowiczem, no nie na zasadzie pozorowania rozmów, tylko faktyczne rozmowy, które pozwolą opozycji jakoś nadać kształt te, temu niepokojowi społecznemu i przekształcić go w coś pozytywnego i sformować, chyba w tej chwili już szyki wokół kliczki, bo chyba ta sytuacja tak wygląda. Po, poseł do Parlamentu Europejskiego Paweł Kowal z partii Polska Razem Jarosława Gowina. Dziękuję bardzo.